co, dziadek? Idziemy na spacer z czymś? Okej, okay, idziemy. Dobra, super. Czymi już nie możesz się doczekać. A, on jest pierwszy do spacer na pasek. Naprawdę. To jest pierwszy tuchomczyk. Pierwszy tuchomczyk przed naszą erą, ja go tak nazwałem. A jego pierwszego zrobiłeś? Jego pierwszego zrobiłem, tak. A tu jest jego żona z tamtej strony. Były drzewa, dużo drzew było ściętych. Leżały tam takie klocki. No i kolega tutaj mówi, coś zrobić. Ja mówię, mogę wam zrobić takie, mówię, dwa ludzki z tego drzewa. No i tak z tego drzewa to zrobię, a głowy to znalazłem w lesie. Tylko zadzwoniłem, jak byłem na spacerze, zadzwoniłem tylko do leśniczego, czy mogę wziąć te korzenie takie na głowy. No i mówi, nie ma sprawy, leśniczy pozwolił. No i tak się stało. A tutaj ja to zrobiłem bez tej spódniczki, nie? Nie było tej, bez tej spódniczki. Przyszła babcia, mówi, wiesz co, tak nie może być, mówi, to musi być dziewczynka i spódniczkę zrobić trzeba. To poszliśmy z babcią tam sobie po tą kłodę, ale babcia zobaczyła drugą obok. O, mówi, to będzie też dobre. No i tak babcia też mi pomaga. To super, to fajnie. Tak. Razem zawsze lepiej. To dwie głowy to nie jedna. No a w ogóle tak się zastanawiam, długo ci zajmuje robienie właśnie tych wszystkich figur? To zależy jak... No jaki mam dzień. Nie wiem, jak mi się chce pracować i też sobie znajdę zajęcie. Szczególnie wtedy, jak babcia jest w pracy, o wtedy mam, nikt mi nie przeszkadza. Babcia, bo czasami babcia dobrze doradza, ale czasami psuje mi moją żonę. Muszę czasami podpowiedzieć, żeby na przykład jedna miała za grubą jedną nogę, druga miała za cienką rękę. Troszkę się wciągam w tą zabawę dziadka. Kiedyś szedł sobie dziadek drogą, to sobie szedł, a on dzisiaj w ogóle na to drzewo patrzy inaczej. Co przyroda wymyśla? Ojej. Jak ściął te brzozy, bardzo się na dziadka gniewała za to, że ściął tą brzozę bez mojej zgody. No, ale on mówi, to ja ci za to coś zrobię. I mówi tak, o tutaj takie zrobię ci. To były takie małe dwa ludziki. Ja myślę sobie, no zobacz, co w życiu nic nie robił. I jak zrobił, to byłam zaskoczona, że rzeczywiście coś z tych brzózek zrobił. Fajne to było, no. Ale tak samo w ogóle jak te wszystkie ludziki, strasznie mi się te krążki podobają. Ja uważam, że to jest w ogóle świetne dla na przykład zachowania takiej historii. Teraz możemy sobie usiąść i na przykład zawsze mnie właśnie ciekawiły te wasze przeprowadzki. Tak sobie patrzę na to i jakby podziwiam, że mieszkaliście w tylu miejscach, to musi być super ciekawe. To jest właśnie, można powiedzieć, że to jest historia naszego 50-lecia małżeńskiego. W Bolesławcu mieszkaliśmy 10 lat, prowadziliśmy później ten sklep i bar. I po pewnym czasie konkurencja nas wykosiła i trzeba było, nie było tam szukać. Znaczy, dla mnie to nigdy nie było ciężkie, dla mnie to była zawsze przygoda raczej. I zawsze byłem taki mocno pozytywny, nie miałem takiego smutku czy doła, że skądś się wyprowadzam. Raczej patrzyłem z optymizmem jakby bardziej w przyszłość. No, myślę, Kamila, ty chyba bardziej płakałaś za przyjaciółkami, nie? Tak nie mówią. Tak samo mam, ale ja mam tak. Ja mam poznanie. I dla mnie, i dla ciebie. Dla mnie to była największa trauma mojego życia, najdłuższy okres wypłakany. Nigdy za nikim i za niczym tyle nie płakałam, co po Bolesławcu. Nie, coś się musiało Ale żeście obydwie płakały, ja wam kupiłem
Tak. Dwa pieski tak, takie fajne. Żeby nas ugłaskać, dostały się po psie. Tak, ale pamiętam, że jak my jechaliśmy tym busem jakimś z Bolesławca właśnie do Koleczkowa. Ja cały, nie wiem ile godzin, dużo godzin to się jechało, jeszcze autostrad nie było. Ja całą drogę, od kiedy wsiadam do auta, cały czas ryczałam, nie? Cały czas po prostu ryczałam. No i tam przyjechaliśmy do tego Koleczkowa, ale po pewnym czasie... To też było nie nasze miejsce. Nie nasze miejsce. No i co robić? To mnie babcia miała siostrę w Stanach. Zadzwoniła, że przyjeżdżamy. No to chodź, szczęśliwi, tamci szczęśliwi, że przyjeżdżamy. I tak przyjechaliśmy. Przyjazd do Stanów Zjednoczonych. Siostra przywitała mnie kwiatami. A za chwilę później przyjazd. O. Dziadka do Stanów. Ja już go wtedy witałam balonikiem. Była taka możliwość, więc trzeba było spróbować tego życia w Ameryce. No i też ciekawość świata, no też no, duża podobnie po tacie, czyli po waszym dziadku. Więc bardzo chętnie z tego korzystałem. A tato tą fantazję miał po mamie swojej. Ona mimo, że dawnych dziadek nie lubiła nigdzie podróżować, a babcia bardzo chętnie. Ona do Ameryki jak wsiadała, leciała do nas odwiedzić do samolotu, to ona mówiła, że ona woli lecieć 8 godzin samolotem czy 9, niż 5 godzin samochodem się tam przemieszczać. Dla niej to jest nic, ona bardzo podróżniczka była. I tata zawsze był takim przewodnikiem stada, za którym wszyscy potem szli. Jak rodzice wyjechali do Stanów, to po kolei, że tak powiem, jeden za drugim. Większość obecnie jest w Stanach, a nie tutaj, więc zawsze tata przecierał szlaki po tym światowym, że tak powiem, globusie. Ja nie mam domu rodzinnego, bo nie mam. Bo dom rodzinny to jest takie coś, gdzie się urodził, rodzice mieszkali, cały czas mieszka ta rodzina, taka od początku, cały czas to trwa. Tak, jak było w Kunowie. Ja nie mam domu rodzinnego, ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest. Nie mam, po prostu nie mam domu rodzinnego, nie? Znaczy najpierw mam chwilę zawahania, bo w tylu miejscach człowiek mieszkał, że w sumie trudno powiedzieć, skąd pochodzi. Ale z drugiej strony jakby ta ilość przeprowadzek jakby tego życia w różnych miejscach, też ma taki fajny plus, że w sumie gdziekolwiek człowieka nie poniesie teraz, gdziekolwiek byśmy się gdzieś tam nie znaleźli, nie wiem, życie nas może podnieść w różne miejsca, to ma taką łatwość odnalezienia się w różnych miejscach, więc nie wiem, jakbym miał nagle znaleźć się w jakimś zupełnie innym kraju albo w innym regionie Polski i tam żyć, nie miałbym z tym żadnego problemu ani obawy, że sobie gdzieś tam nie poradzę, nie odnajdę się. Wszędzie się odnajdę, bo wszędzie gdzieś tam się już człowiek odnajdywał, ma taką łatwość adaptacji, nie? Doświadczenie. Co ci nie zapije, to cię wzmocni.